W drugiej połowie lipca w Trzebieży wypoczywały dzieci z Nowego Rozdołu na Ukrainie, partnerskiego miasta Polic i z Radunia na Białorusi. Grupy przyjechały na zaproszenie gminy Police i Stowarzyszenia Wspólnota Polska Koło w Policach. Oni spostrzegają Polskę jako kraj bardzo przyjazny, jako bardzo dobry, jako ludzi, którzy tu żyją, również sobie cenią. I dlatego ci młodzi ludzie, co zobaczą tu i co im pokażemy, jak i również wszystkie atrakcje, które są organizowane, pozostają im w pamięci. I ktoś może być co innego im mówił, to jednak zawsze będą mieli ten obraz tego wspaniałego przyjęcia i ciepła, jaki darzą im Polacy. Z Ukrainy przyjechało 22 dzieci i dwie opiekunki. Wakacje w Polsce to dla nich oderwanie od ciężkich przeżyć związanych z trudną sytuacją w ich ojczyźnie. W Ukrainie jest ciężko. Faktycznie cieszymy się z tego, że jesteśmy jako troszeczkę oderwani od tych strasznych podziei, które się teraz dzieją na Ukrainie. Dzieci z Białorusi było 13. Towarzyszyły im trzy opiekunki. Wobec ciekawy program, jeździmy dłużej. No wszystko nam podoba się, dzieciom to bardzo. Organizacją pobytu ukraińsko-białoruskiej grupy zajęło się gimnazjum nr 3 w Policach. Ze szkoły tej we wspólnych zajęciach uczestniczyły trzy uczennice i jedna nauczycielka. Wszyscy zostali zakwaterowani w ośrodku sportu i rekreacji w Trzebieży. Czas pobytu został wypełniony licznymi atrakcjami. Tutaj bardzo ładnie, robimy bardzo ciekawe rzeczy, jeździmy na różne wycieczki, jeździli już nad morze, jeździli na wodne centrum, Laguna nazywa się. Też tutaj mamy różne ciekawe takie przedstawienia. Spędzamy tutaj nasz czas bardzo wesoło. Jest świetnie naprawdę, świetnie się dogadujemy, rozumiemy, jest po prostu ekstra, naprawdę. Pojechałabym jeszcze raz. Przyjazd dzieci z Nowego Rozdołu był okazją do podpisania deklaracji współpracy pomiędzy gimnazjum nr 3 w Policach a noworozdolskim kompleksem edukacyjnym LIDER. Jest to szkoła w Nowym Rozdole, która łączy trzy elementy nauczania: przedszkolny, szkoły podstawowej i gimnazjum. Rozmowy na temat współpracy zostały rozpoczęte w ubiegłym roku. Przerwały je wydarzenia na Majdanie w Kijowie. Teraz porozumienie mogło zostać podpisane. Dzieci czy młodzież poznaje różne warunki szkolenia na Ukrainie, w Nowym Rozdole, i również nauczyciele, którzy tu przyjeżdżają, widzą, jakie tu są u nas sposoby nauczania i co można ulepszyć, co można nawet przenieść z gruntu polskiego na grunt ukraiński. Wspólne wakacje były pierwszym przedsięwzięciem zrealizowanym przez obie szkoły. Dyrekcje tych placówek planują już kolejne działania, których celem jest rozwijanie przyjaźni pomiędzy młodzieżą polską a ukraińską. Będziemy także pracować z dziećmi, które będą widzieć te przewagi, te jako pozytywy, które macie, i na tych pozytywach wychować swoich uczniów. To jest bardzo piękna nagoda, taka jest dla nas. Ze strony polskiej, ze szkołą w Nowym Rozdole, w projekcie ma uczestniczyć gimnazjum nr 3 w Policach. Zainteresowanie muzyką, śpiewem, występami, sztuką cyrkową. To wszystko, co zaproponowaliśmy na tym spotkaniu w Trzebieży grupie młodzieży, to są to tematy interesujące, jak się okazało, także dla nich, a więc to jest na pewno jakieś wspólne pole do działania. Poza tym oczywiście pozostaje sport. Uczniowie będą się odwiedzać i poznawać swoje kraje. Będą uczestniczyć we wspólnych projektach i zajęciach edukacyjnych. Spotkania po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy mają służyć zdobywaniu doświadczeń w zakresie pozytywnych relacji międzynarodowych. A przy tym chodzi o dobrą zabawę dzieci i młodzieży z dwóch zaprzyjaźnionych miast. W lipcu szczecińsko-polickie przedsiębiorstwo komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z firmą Mantrak & Bus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowę na dostawę 3 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych. Dostawca został wyłoniony w drodze przetargu. Autobusy mają kosztować ponad 3 950 000 zł brutto. Będą podobne do tych, które zostały zakupione w ubiegłym roku. Tabor SPPK powinien być co roku odnawiany o 4-5 autobusów. Ze względu na
niezbyt duże środki finansowe. Odnawiamy w granicach 3-4 sztuk w roku. W 2014 planujemy zakupić, no w zasadzie już nie planujemy, umowa została podpisana. Zakupimy 3 sztuki autobusów, to znaczy się 2 autobusy przegubowe 18-metrowe, 1 autobus pojedynczy 12-metrowy. Planowana dostawa autobusów jest w miesiącu grudniu. Spółka zakupiła autobusy ze środków własnych, ale w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 złożyła wniosek o refundację zakupu autobusów w latach 2012-2014. Jeżeli otrzyma środki, to w przyszłym roku będzie mogła zakupić więcej pojazdów. SPPK eksploatuje obecnie 56 autobusów dwóch marek, Solaris 13 sztuk oraz MAN 43 sztuki. Najstarszy autobus ma już 18 lat. Wiekowe pojazdy są sprzedawane. Bolączką spółki jest jednak nie tyle tabor, ile niedobór odpowiednio przygotowanych pracowników. Cały czas borykamy się z problemem braku kierowców, dlatego też przez firmę zewnętrzną zatrudniamy takich kierowców. Również jeżeli chodzi o sprawy warsztatowe, no poszukujemy dobrych elektromechaników samochodowych, ponieważ z tym jest problem na rynku. Od kilku lat firma boryka się z problemem kierowców, którzy wyszkolili się w SPPK, a potem zrezygnowali z pracy i wyjechali za granicę. Dlatego przedsiębiorstwo nie szkoli już kierowców bezpośrednio. Nawiązało współpracę ze szczecińską firmą. Tam jest taki program unijny, gdzie młodzież do lat 25 może bezpłatnie uzyskać uprawnienia, ale praktyka pokazuje, że część osób zostaje, część niestety zwalnia się i wyjeżdża. Czyli tak naprawdę Unia szkoli i dla nas, ale mi się wydaje, że głównie nazwijmy to dla siebie. Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością obsługuje trasy autobusowe na terenie gminy Police oraz łączące Police ze Szczecinem. Światowej sławy kajakarz i podróżnik Aleksander Doba jako Neptun przywitał ludzi zgromadzonych w sobotę 26 lipca na plaży w Trzebieży. Takim akcentem rozpoczęły się doroczne trzebieskie Neptunalia. Będziemy się cieszyć przez kilka godzin. A ja do Was autentycznie przybyłem z dalekich stron, no bo za oceanu, a jak wiecie dobrze, to Neptun władza wszystkimi wodami. I największe są oceany, jest ich kilka na świecie, no nie jeden ocean przepłynąłem. Impreza odbyła się na plaży nad Zalewem Szczecińskim. Na scenie jako pierwszy zaprezentował się zespół z Niemiec Christian & Friends, który wykonał znane utwory we własnej aranżacji. Kolejny wykonawca, Mechanicy Szanty, to zespół, który zdobywa laury na ogólnopolskich festiwalach piosenki żeglarskiej. Grupa istnieje od 1985 roku. Została założona podczas harcerskich warsztatów kultury marynistycznej w Gdyni. Hej, 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 nasza mowy ma kłajec najszybciej z wszystkich szlabów wiatr. Hej. Dołączycie Państwo do nas? W szóstym polsko-niemieckim turnieju rybackim o Puchar Burmistrza Polic zmierzyli się przedstawiciele Trzebieży i niemieckiej miejscowości Hintersee. Ubieranie się w strój rybaka na czas, łowienie jedną ręką węgorza z beczki czy rzucanie kołem ratunkowym do celu to konkurencje, przy których publiczność znakomicie się bawiła. Zwycięski puchar powędrował do drużyny Certy Trzebież. Przed trzebieską publicznością zaprezentowała się także grupa Red Lips, która powstała w 2010 roku w Warszawie. Wokalistka o pseudonimie Ruda śpiewała siedząc na krześle z powodu kontuzji obu nóg. Dolegliwości nie przeszkodziły jej jednak w ekspresyjnym wykonywaniu piosenek. Z
Zwieńczeniem Neptunaliów 2014 był występ zespołu Pectus, istniejącego od 2005 roku. Czterej utalentowani bracia zaprezentowali swoje największe przeboje. Wśród nich nie mogło zabraknąć Barcelony, królującej na listach przebojów. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Dwudziestego lipca na deptaku przy ulicy Zamenhofa odbył się kolejny Pchli Targ zorganizowany przez Radę Osiedla nr 6 w Policach. Policzanie mogli kupić zabawki, biżuterię, książki czy wyroby rękodzielnicze. Zajmuję się wyrobem biżuterii artystycznej i akurat tu jest taki piknik Pchli Targ i wystawiłam swoje wyroby i jeszcze monety i inne drobiazgi, które są, zalegają w domu, a może komuś się to przydać. W czasie pchlego targu dzieci mogły za darmo zjeżdżać z dmuchanego zamku. Na zaproszenie organizatorów przybył chór Marzenie, który wykonał lubiane piosenki biesiadne. Impreza podbiła już serca wielu Policza. No ogólnie tak dostęp do Szczecina, do sklepów jest dość ciężki, a tutaj każdy może sprzedać co chce. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami dużo na tym zyskało w tamtym roku, więc wydaje mi się, że jest potrzebne. Przede wszystkim integracja społeczeństwa. Wydaje mi się, że nasze osiedle jest trochę takie niezintegrowane i to jest no, bardzo dobre. Tylko szkoda, że jest tak mało osób. Wydaje mi się, że powinno być trochę więcej. Wybudowany niedawno deptak przy ulicy Zamenhofa to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców nowej części Polic. Ławeczki, miejsca zabaw dla dzieci, mini amfiteatr i bezcenna w czasie tropikalnych upałów fontanna – to wszystko sprzyja odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Dla dzieci to na pewno jest radocha, a szczególnie ta woda, te kąpanie się pod tym fontannami. A tak, no to też starsi ludzie usiądą, odpoczną na słoneczku czy w cieniu. Potrzebny jest taki plac. Dawniej był tu tylko ciąg komunikacyjny. Teraz jest to miejsce rekreacji i spotkań. Uroku dodają mu begonie, pelargonie i kontrastujące z nimi wilce. Organizowany tu Pchli Targ i inne imprezy z udziałem mieszkańców dowodzą, że taki plac był na osiedlu bardzo potrzebny.